Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Fajna Praca, dobry temat. A dzisiaj porozmawiamy sobie o takim stanowisku pracy w Lidlu, bez którego nie mielibyśmy w czym wybierać, jeśli chodzi o towary na półkach. Ba, cytując klasyka, nie byłoby niczego. Zatem, kto będzie naszym dzisiejszym gościem? Otóż. Kupcy. I mogłoby się wydawać, że wydawanie pieniędzy szefa to jest takie przyjemne zajęcie. A czy tak jest naprawdę i przede wszystkim, jakie są odcienie tego zawodu, jeśli chodzi o pracę w Lidlu? O tym dzisiaj nasi goście Magda Marciniak i Filip Wilczyński. Witam Was bardzo gorąco. Cześć. Cześć. Moi drodzy, na początek powiedzcie przede wszystkim, od czego zaczęła się Wasza praca w Lidlu, jak ona wygląda, krótko o Was, czym się zajmujecie. Cześć. Ja jestem purchasing managerką w Lidlu od 6 lat. Mhm. Swoje doświadczenia w zarządzaniu różnymi kategoriami miałam możliwość zdobywać zarówno w Polsce, jak i w niemieckim oddziale naszej sieci. Ja z kolei, patrząc na swoją historię Lidlową, to miałem przyjemność przez ostatnie pięć lat właściwie przychodzić do pracy i pić kawę i jeść ciasto, bo przez większość mojego Lidlowego życia zajmowałem się właśnie asortymentem artykułów do pieczenia, jak i współodpowiadałem również za kawę. Także bardzo przyjemne zajęcia. Sielanka, tak to przynajmniej tak, brzmi. Tak. To, to, to trochę jak marzenie, ale rzeczywistość jest też bardzo ciekawa i uh -huh. im dalej wchodzimy w szczegóły, bo oczywiście to jest tylko fasada, ale za tym kryje się naprawdę bardzo wiele. Detali i interesujących momentów. Także... Czyli opowiedziałeś w tej chwili taką wizję Twojego zawodu, jaką mają twoi bliscy albo koledzy, tak, gdy tak. mówisz, że zajmujesz się kawę, kawą i ciastami, jeśli chodzi już o. Już nie, natomiast gdyby odpowiedzieć, mm. to dziecku i tak, część kupców jest słodycze, <laughs> i mają ym, pracę marzeń. Część nawet pije alkohol w pracy. Tak, część pije alkohol w pracy. <laughs> Proszę ja bardzo, stują. Słuchajcie, to bardzo miło, że już wchodzimy w te przyjemne szczegóły. Powiedzcie, kim jest kupiec w Lidlu i czym się zajmuje, tak naprawdę, w takim razie. Moim... Ja bym... Właśnie pytanie, kto pierwszy? Tak, to się będzie zdarzać. My sobie wchodzimy często w słowo, bo my tak mamy, wiesz, z negocjacji. To... No, <laughs> no właśnie, do tego też dojdziemy. Negocjacje to jest bardzo istotny element w tej pracy. Dobrze, tobie zazdrościmy Filip bardziej, bo na początek była kawa i ciastka. Opowiadaj w takim razie. <laughs> Dobra. W takim razie, żebym się sobie kupiec, kupiec dba o to, żeby w naszym sklepie były produkty. Mhm. To jest jego podstawowe zadanie. Natomiast co się kryje za tym? Za tym jest bardzo wiele rzeczy. Bardzo wiele interakcji, między innymi z dostawcami, czyli naszymi partnerami biznesowymi, z którymi współpracujemy na co dzień, którzy powodują, że produkty znajdują się na sklepowych półkach. A jakie, ja dlaczego i w jaki sposób go dobieramy? To jest akurat kwestia asortymentu i już e, szczegółów. Ile się w nią będziemy zagłębiać? Magda, Jakbyś ty to ujęła, czym się zajmuje kupiec w Lidlu? I myślę, że nie zaskoczę nikogo, jeśli właśnie powiem, że kupujemy, tak? Ale mm -hmm. to jest takie spłycenie tego, co robimy, bo tak jak powiedział Filip, to nasza rola ma bardzo szerokie spektrum działań. Mhm. Myślę, że takim podstawowym celem każdego kupca jest tak dobrać i zakupić asortyment, aby zapewnić klientowi jak najlepszą jakość produktów przy jak najniższej cenie. I taka rzecz, która jest tutaj szalenie istotna, którą musimy podkreślić, to to, że My, jako kupcy, zajmujemy się kupowaniem zarówno takich produktów znanych, globalnych, marek, takich, które możemy kupić w każdym sklepie, jak i produktów pod marką własną. I właśnie ta marka własna powoduje, że nasza praca jest niesamowita, ponieważ to, co znajduje się na półkach sklepowych, to często są nasze pomysły, nasze decyzje co do tego, jak coś ma wyglądać i smakować. I to już brzmi bardzo zachęcająco, jeżeli chodzi o takie stanowisko pracy. Ale też chyba powodujecie nierzadko, że przecież nasze produkty polskie są kupowane za granicą, prawda? Zdecydowanie tak. I to my jesteśmy też powodem zadowolenia, jak i frustracji klientów. Także ostatecznie wszystko ląduje na nas. I mamy do czynienia z różnym asortymentem. I z tym, który jest z zagranicy, to jest właściwie nasza siła, że jesteśmy w stanie sprowadzić produkty, które są na tygodniach tematycznych. Ze wszystkich zakątków świata i tak samo, jako kupcy w Polsce, też eksportujemy towary za granicę. Także marki własne, którymi się opiekujemy, bo na nich głównie się skupiamy, powodują to, że jesteśmy w stanie stworzyć dany produkt w Polsce, rozwinąć go, doprowadzić do perfekcji i wtedy zaoferować go już jako gotowy produkt do kolegów i koleżanek z zagranicy, którzy również są naszymi odpowiednikami, bo tak struktura jest złożona, że mamy również naszych partnerów po drugiej stronie Lidla. Dokładnie. 75% towaru, który znajduje się w e, naszych polskich sklepach, to towar kupiony lokalnie, ale też bardzo dużo eksportujemy. I w 2022 roku ponad e, 5 miliardów złotych można sobie wyobrazić w formie towaru wyjechało z Polski do innych krajów. Od polskich dostawców. Także my, jako Polska, w ogóle jesteśmy bardzo dużym producentem żywności i staramy się też wewnętrznie to promować, tak, żeby ci nasi dostawcy no, mieli okazję pojawić się na półkach sklepowych w innych sklepach. Nie muszę chyba też mówić o tym, że jeśli jedziesz na wakacje gdzieś i widzisz produkty, którymi samemu się zajmujesz na półkach sklepowych w danym kraju, no jest to ogromna satysfakcja zarówno dla nas, jak i dla dostawców, którzy dla nas te produkty tworzą. Zdecydowanie tak. Jeśli mógłbym tylko wtórować, Magdzie, to my, Naprawdę dużo inwestujemy w nasz rozwój na terenie krajowym i polskiej współpracy z polskimi dostawcami, żeby też ich wspierać. I jeśli produkują dla nas tutaj, to też chcemy ich pokazać za granicą. I niejednokrotnie, kiedy sam byłem na wakacjach za granicą, to jest nawet przyjemność pójść do sklepu i zobaczyć swoje produkty. Jedziesz za granicę, a już Twój dom tam trochę jest. I to jest taki, taki moment, że przychodzisz do sklepu i. I ty się czujesz w nim, okej, okay. ty, ty wiesz gdzie jesteś. Brzmi to świetnie, opowiadacie o tym fantastycznie, jak na dobrych też w cudzysłowie handlowców przystało. Tylko ja wiem, że to nie jest tylko siła. Y Argumentów, takie, które jesteście w stanie wypowiedzieć, tylko tam muszą być też twarde argumenty w tym wszystkim. Jakie, to sobie zaraz o tym porozmawiamy, ale właśnie jestem ciekawa, jak w takim razie w strukturze wygląda Wasze stanowisko pracy. Moglibyście o tym opowiedzieć? Z kim na co dzień współpracujecie? Pracujemy z praktycznie każdym działem, który jest w firmie. Dział opakowań, dział jakości, dział dyspozycji towaru, magazyny, który w odpowiednim. Momencie muszą zamówić towar, żeby on pojawił się w odpowiednim również momencie w sklepie, i to wszystko jest trochę jakby na nasze dyktando. Oczywiście nasza rola jest taka inicjatorska, mm -hmm. ale bez tak jak powiedziałam, wszystkich tych działów, które są dookoła nas, to finalnie nie mielibyśmy tego produktu na półce. Także współpraca całej firmy jest tutaj niezbędna. Pytanie może dosyć oczywiste, trochę od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli co by było, gdyby was nie było, drodzy kupcy? Albo czego by nie było? Może, no właśnie, za co łatwiej się zabrać do tej odpowiedzi? Gdybyśmy dzisiaj wszyscy się, załóżmy, nie wiem, rozpłynęli, Aha. to myślę, że szybko byłoby widać takie zakłócenia w łańcuchach dostaw, ponieważ nie ma artykułu w sklepie, który nie zostałby przez nas uzgodniony co do warunków dostaw z dostawcą i gdybyśmy dzisiaj przestali pracować, no to najpierw okazałoby się, że wygasłby kontrakt na jeden artykuł, potem na drugi. Okazałoby się, że po prostu nagle są luki w sklepie. Co by było, gdyby nas nie było? Nie byłoby asortymentu. Czyli próbujemy sobie przypomnieć półki z papierem toaletowym w trakcie pandemii Trochę i tak. Wtedy... wtedy był kupiec. Wszędzie. Wtedy były inne wyzwania. Aha, wtedy był in... A nie było też czasem towaru, to trzeba Ale też Ale czasem przyznać. nie było towaru właśnie, bo ten łańcuch dostaw to jest moje pierwsze skojarzenie, po prostu brak, brak towaru właśnie na, na półce. To mhm. jest nasz najgorszy koszmar, tego staramy się wystrzegać jak ognia. Oczywiście naszym rolą jest to, żeby klient wchodząc do sklepu wiedział, że wszystko jest na miejscu i wszystko jest tak, jak powinno być. Przychodzi, znajduje produkt, który chciałby znaleźć i w dobrej jakości jeszcze odpowiedniej cenie. Natomiast za każdym z tych poszczególnych produktów kryje się taka drobna historia i każdy jeden kupiec do swoich małych dzieci mm -hmm. mógłby opowiedzieć taką historię, jak doszło do tego, że ten produkt znalazł się w tym miejscu, na tej półce, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego w środku jest to, a nie co innego. Bardzo chętnie, za chwilkę do tego dojdziemy, tylko najpierw jeszcze powiedzcie, bo właśnie już słyszę z tej rozmowy, że koordynujecie mnóstwo procesów. Jak wygląda wasz dzień pracy, tak od początku powiedzcie? i przychodzisz pijesz i kawę, oczekujesz to już kawę, tak. i oczekujesz nieoczekiwanego. To w moim przypadku czasem jest tak, że możemy sobie zaplanować dzień Natomiast musimy być na tyle elastyczni, żeby móc sobie poradzić z każdym wyzwaniem. I w ciągu dnia one są różne, bo my działamy na pierwszej linii z dostawcami i wiemy też, że są różne wyzwania. Czy to... Ale to otwierasz skrzynkę tak, mailową otwier i sprawdzasz co najpierw, wiesz, nie wiem, czy wszystko dojechało, czy może w jakiej cenie dzisiaj mamy to i to. Trochę się jak dobrym Trochę dobrym uh -huh. bo trochę tak jest. Mamy takie standardowe rytmy, które rozpoczynamy każdego dnia. Często rozpoczynamy, jeżeli to jest poniedziałek, zaczynamy naszym omówieniem wszystkiego, co wydarzyło się. Też w poprzednim tygodniu, tym okay. co wydarzy się w tym tygodniu. Analizujemy rynek, co się wydarzyło, co nowego u sąsiadów słychać. Mm -hmm. Także w tym wypadku są takie stałe elementy i one występują, i one są też bardzo potrzebne. Natomiast każdy kupiec też swój dzień trochę inaczej i bardzo elastycznie dostosowuje pod swoje potrzeby i wyzwania swojej własnej kategorii. Na pewno przynajmniej połowa czasu pracy jest taka nie do końca możliwa do zaplanowania, i to wynika z tego, że te wyzwania, scenariusz pisze nam życie i te wyzwania pojawiają się z różnych stron. Z jednej strony jest to nasza konkurencja, która nas nieustannie zaskakuje i powoduje, że my sami też się jakby musimy ciągle doskonalić motywuje. i motywuje. Z drugiej strony mamy klientów. Musicie sobie też wyobrazić, że każde zgłoszenie klienta wysłane na biuro obsługi klienta jest przez nas analizowane i czasami okazuje się, że klient. Znalazł jakiś w cudzysłowie fuck-up, albo że coś trzeba faktycznie poprawić. I mimo że nie planowaliśmy tego dzisiaj robić, musimy się tym dzisiaj zająć. Jest dzisiaj emergency i ale, ale to jest bardzo ważne. I drodzy klienci, ja jestem wam szczerze wdzięczny, że Wy wykonajcie część naszej pracy. I o. to naprawdę jest tak, że dostając takie zgłoszenie, niejednokrotnie ono odpowiada na potrzeby, które my i tak byśmy kiedyś sprawdzili, bo bardzo mocno jesteśmy blisko asortymentu i klient wchodzi w bardzo duże szczegóły. I dla nas to jest niezmiernie istotne, żeby na każdy taki impuls odpowiedzieć i znaleźć czas na to, żeby go przeanalizować, bo wielokrotnie może się okazać, że to jest. Mały detal, który my może przeoczyliśmy, a który został wyhaczony, i dzięki temu możemy poprawić już dla wszystkich i pozostałych klientów sytuację na przyszłość. Super. Czyli zamiast narzekać pod nosem, lepiej jest po prostu Wam donieść, w sensie powiedzieć na przykład w sklepie, że coś mi nie pasowało, coś się wydarzyło, i wtedy ta informacja na pewno do Was dotrze. W sklepie może niekoniecznie, Aha. ale mamy możliwość przez stronę internetową o, zgłosić nasze takie małe zażalenie i na pewno to do nas trafi i na pewno będziemy to analizować. Ja może nie do końca powiedziałabym, że ktoś wykonuje naszą pracę. My siłą rzeczy wszyscy jako konsumenci jesteśmy recenzentami tych artykułów, które trafiają na półkę. E, tylko tak jak mówisz Aniu, trochę od nas zależy, czy chcemy, żeby nasz głos był usłyszany e, i e, szanujemy bardzo głos każdego konsumenta, który postanawia tą opinią się podzielić, bo dzięki temu nasze artykuły mogą być udoskonalane. Ostatecznie to klient decyduje, co się znajdzie na naszych półkach, bo dzięki im głosom i głosom klientów jesteśmy w stanie przeanalizować dane bardziej zagregowane na, w skali Polski i na na podstawie tego wprowadzamy później asortyment. Także wychodząc od klienta i od tego, co on ma w głowie, przechodzimy bezpośrednio do produktu. Także doskonale. bardzo szanujemy klientów w ogóle i wszystko to, co mogą Nie że wejdziemy powiedzieć. w tę uliczkę. Czyli jeżeli wam czegoś brakuje albo tęsknicie za jakimś towarem, po prostu też dajcie zdać. Wszystko na stronie internetowej. Słuchajcie, jak wygląda w takim razie właśnie to, o czym mówimy? Bo teraz tak trochę specjalnie skręciłam w tym kierunku. Powiedzmy, chciałabym, żeby jakiś artykuł znalazł się na półce, to z mojej perspektywy, ale z waszej, jak wygląda proces wprowadzania artykułu do sklepu Lidla? Najpierw musi być pomysł i żeby ten pomysł się pojawił, no to musi się zadziać szereg różnych naszych działań. My analizujemy na bieżąco trendy, monitorujemy rynek i w Polsce i za granicą patrzymy jakie wchodzą nowości w ramach kategorii, którymi się opiekujemy. Też analizujemy nasze dane liczbowe i wyciągamy wnioski, co mogłoby się jeszcze podobać klientowi. Sami też omawiamy regularnie nasz asortyment i pomysły na ten asortyment w naszych zespołach, więc czasami na bazie Brainstormu wychodzi pomysł na jakiś, pomysł, na, na jakiś artykuł. W momencie, kiedy ten pomysł już mamy, szukamy firmy, producenta, w moim przypadku żywności, który byłby, byłby w stanie ten mój pomysł realizować. Czasami jest to jedna firma, czasami jest to pięć firm. Te pięć firm mhm. przygotowuje dla nas recepturę na bazie naszego briefu. Czyli przykładowo, chciałabym, żeby był to jogurt o smaku mango z kokosem. Dostaję próby takiego jogurtu o smaku mango-kokos od pięciu producentów. Testuję je. Co to znaczy testuję? Po prostu je degustuję sama, ale też z moim zespołem, bo jak wybiorę już z selekcji na przykład dziesięciu wariantów pięć takich najbardziej odpowiednich Przechodzę je z moim zespołem, wybieramy tą jedną najlepszą. Mhm. Jeśli jesteśmy pewni, negocjujemy. Jeśli nie jesteśmy pewni, prosimy o test w kabinach sensorycznych, w których w ramach ślepych testów nasi um, respondenci odpowiadają nam na pytanie: jak oceniają wygląd, smak, zapach? Konsystencję danego jogurtu. Jeśli dojdziemy do takiej receptury, która jest dla nas najbardziej zadowalająca odpowiednia ilość owocu, odpowiednia ilość do dozywania tego kokosa, y odpowiednia zawartość tłuszczowa, wówczas mamy recepturę finalną, którą omawiamy z dostawcą. Y staramy się bazować na surowcach, na kosztach wytworzenia podczas negocjacji, tak żeby uzyskać jak najlepsze warunki zakupowe i móc finalnie. Prowadzić prace wdrożeniowe nad tym, żeby ten produkt miał jak, też jak, także jak najlepszą jakość i cenę dla klienta w sklepie. Magda w tym momencie perfekcyjnie opowiedziała, jak wygląda wprowadzenie produktu marki własnej. I właściwie, gdyby nie ten proces, nie byłoby Cav ROM, Herbat Lord Nelson, czy nawet jaj Złota Nioska. I w wielu kategoriach produktowych to jest właśnie klucz, to jest to meritum, to co my robimy i wyciągamy dla klienta. I to jest bardzo ważne, i tu się odróżnia też nasza praca od pracy stricte z brandami. Chociaż tu też należy wspomnieć, że ci sami dostawcy niejednokrotnie dostarczają i swoje własne marki, i również nasze marki własne. I w tym momencie my tak naprawdę zaczynamy wchodzić trochę w ich buty, trochę oni w nasze i wymieniamy się wiedzą. I dzięki temu powstają najlepsze kompozycje i najlepsze produkty, które klient ostatecznie może spotkać na półce. A wszystko to troszeczkę. Z zawartością dodaną dla klienta, czyli albo ma być ta wartość dodana w postaci niższej ceny, albo w jakości produktu, albo w nowych smakach, innowacyjnych, atrakcyjnych dla klienta. Także to jest wszystko taka kompozycja naszych doświadczeń, zmieszana z wiedzą od klienta, z naszym wewnętrznym know-how i oczywiście know-how dostawców, bo bez nich nie byłoby naszych produktów. Nasuwają mi się dwa pytania. Zacznę od tego wchodzenia trochę w czyjeś buty, bo bardzo jestem ciekawa. Ty powiedziałaś, że szukamy kogoś, kto będzie w stanie nam dostarczyć ten produkt. Jest to jeden dostawca albo kilku. To właściwie jest tak, że kupiec. Sam szuka dostawcy, czy jednak zawsze mi się wydawało, że też są sprzedawcy, którzy mogą chcieć przyjść i powiedzieć, Chcę sprzedawać Wam drogi Lidlu, moje produkty. Oczywiście. Więc jak to wygląda? Jest i tak, i tak. E, to znaczy czasami zgłaszają się do nas dostawcy faktycznie z innowacyjnymi pomysłami i my chętnie z nimi rozmawiamy o wdrożeniu tych pomysłów. Mhm. Natomiast e, gro pomysłów, te artykuły, to jest nasza inwencja. Y, pod którą szukamy potencjalnych dostawców. E, mówię, że szukamy, dlatego że no nie każdy zakład produkujący nawet przykładowo jogurty będzie miał możliwość zrobienia dla nas dokładnie takiego jogurtu. Mm -hmm. e, to wynika czasami z ograniczeń produkcyjnych. My zwykle, zarządzając jakąś kategorią, mamy wiedzę na temat, Pracujących w tej kategorii, produkujących tego typu artykuły dostawców, ale oczywiście zdarza się, że zgłaszają się także nowi, którzy także mogą potencjalnie być naszymi. Tylko tutaj warto też zaznaczyć to, że mamy wysokie wymagania jakościowe co do naszych dostawców. To muszą być zakłady certyfikowane, co do których mamy pewność, że produkcja odbywa się w higieniczny sposób, z poszanowaniem zarówno praw człowieka, jak i wszelkich kwestii etycznych. I takich zakładów, wbrew pozorom, nie ma aż tak dużo, i bardzo rzadko zdarza się, że pojawia się jakaś firma, która. Wpada z super pomysłem, spełnia wszystkie nasze standardy, i my nigdy w życiu o niej nie słyszeliśmy. Ale takich pukających do Was potencjalnych sprzedawców pewnie jest sporo, co? Ile A, jest takich osób? My też słyszymy takie głosy i to znów zależnie od kategorii. Oczywiście w produktach, które są może nieco mniej złożone, mhm. tu jest możliwość rozpoczęcia współpracy też z mniejszymi firmami, z lokalnymi producentami. Mhm. Też bardzo mocno patrzymy na trendy i tutaj trend polskości, regionalności, nawet tego mikro społeczeństwa to jest dla nas dość istotna Kwestia, dlatego też na to zwracamy uwagę, ale tak jak Magda powiedziała, wymagania stawiane przez nas są niejednokrotnie wyższe niż wymagania prawne. Mm -hmm. To znaczy tyle, że w praktyce trudniej jest je spełnić, niż tylko to, co przewiduje ustawa. Dokładnie tak. I w związku z tym to grono sobie sami trochę zawężamy, ale świadomie. Tylko po to, żeby ostatecznie klient miał bezpieczny produkt u siebie w domu, no bo on przychodzi z nim do swojej rodziny, cieszy się nimi. I tak naprawdę my jesteśmy w szafkach wszystkich konsumentów w Polsce. W pewnym tutaj... zakresie oczywiście, no może tak, nie tak, wszystkich i tak. niecodziennie, <grym> natomiast y, jesteśmy w tej czy innej formie, akurat w formie produktów w tym wypadku. Tutaj trzeba dodać, że te wymagania są tak wyśrubowane dla produktów w marce własnej. Hmm. Produkty, w, produkty brandowe w markach producentów nie są przez nas aż tak mocno badane pod kątem jakości. Bo ponieważ nie reprezentują waszego brandu. Dokładnie, <grym> ponieważ to producenci są za nie odpowiedzialni, Jasne. natomiast jeśli... Czymś na, na jakimś produkcie podpisujemy się naszym brandem, to chcemy mieć pewność, że ten artykuł jest pięć razy zbadany. Mm -hmm i z perspektywy klienta myślę, że ważną informacją jest to, że my też po wprowadzeniu jakiegoś artykułu, na bieżąco go degustujemy, jeśli to jest artykuł mar zarówno marki własnej, jak i markowy, ale z marką własną testujemy go jeszcze częściej, jeszcze bardziej regularnie. Czyli Już do, docieramy do tej kwestii, która mnie właśnie bardzo intryguje, czyli w jaki sposób są testowane produkty, zanim trafią na półkawi. Tak, kurtyna w górę. A, <laughs> dawać. <laughs> Blind testy, to jest odpowiedź na twoje pytanie, czyli ślepe testy to są takie testy, w w których nasi potencjalni przyszli klienci, konsumenci dają nam znać, czy produkt jest w porządku, nie wiedząc, co testują. To znaczy, dostają gotową próbkę produktową, która jest nieoznakowana. Oni nie wiedzą, testują produkt A, B, C. Ich jest zazwyczaj kilka, żeby móc je racjonalnie ocenić, natomiast ich ocena jest zupełnie niezależna od naszych preferencji. A to znaczy to, że jesteśmy w stanie tą warstwę osobistą skrócić, wyłączyć, bo też kupiec musi myśleć trochę jak... Kowalski. Aha. I ten kowalski thinking właśnie się liczy. I kiedyś też to usłyszałem od jednego ze starszych kupców. To też, też właśnie ciekawe, że my się dzielimy tą wiedzą i ona zostaje u nas. To jest bardzo budujące i, i wiedza zostaje. Także ten kowalski thinking powoduje, że my dzięki temu wiemy, w którą stronę powinniśmy iść. Bo ja może powiedziałbym inaczej, Magda powiedziałaby inaczej, taniu Aniu też powiedziałabyś inaczej, a odpowiedź może być nie A, nie B, nie C, tylko D. To właśnie jeszcze teraz pójdę do tego ostatniego etapu, czyli do wkładania produktu do koszyka i sprawdzenia cenówki. To wy wymyślacie tę dream cenę produktu, czy nie, tak. jako kupcy? Właśnie to okay. jest rzecz, o której powinniśmy wspomnieć, bo to nie jest intuicyjne, że kupiec odpowiadający za zakupienie towaru odpowiada też za cenę sprzedaży. Aha. Także to my odpowiadamy za cenę sprzedaży z całego sortymentu. Okej. Okay. Dziękujemy. <noise> w bardzo wielu przypadkach prowadzicie negocjacje też w obcym języku? Ja miałam taką okazję z uwagi na moje specyficzne doświadczenie, ponieważ przez rok pracowałam w, naszej, w naszym oddziale niemieckim mm -hmm. i tam negocjowałam po niemiecku. Natomiast co do zasady jesteśmy tak podzieleni, że mamy taki komfort posiadania Lidla w prawie każdym kraju europejskim i jeśli spodoba mi się jakiś artykuł z Hiszpanii czy z Włoch. Dzwoni w pierwszej kolejności do kupca z Hiszpanii i pytam, czy on ma już doświadczenia z tym artykułem, czy kupuje go od konkretnego dostawcy. I wówczas e, jego zadaniem jest to, żeby on dla mnie wynegocjował ten artykuł, a ja później kontaktuję się z dostawcą w takich kwestiach bardziej operacyjnych związanych, związanych już z dostawą. Natomiast zdarzają się czasami e, też takie sytuacje, że ten kupiec powie, słuchaj, nie pracuję w ogóle z tym dostawcą i nie jestem zainteresowany współpracą, to możesz śmiało z nim negocjować. I wówczas też zdarzają się takie sytuacje, że negocjujemy faktycznie w. W innych językach. Natomiast kor takiej naszej pracy to jest ta negocjacja tutaj w Polsce z polskimi dostawcami. Negocjacje na zewnątrz zazwyczaj są w języku polskim, natomiast wewnętrzne, a o też trzeba wspomnieć czasem jednokrotnie też bardzo trudne Aha. odbywają się już w języku angielskim lub niemieckim. A przy okazji, wpadło mi jeszcze do, do głowy to, że mamy wiele programów rozwojowych i dzięki temu też kupcy wyjeżdżają za granicę. No, I w tym wypadku już naturalnie, tak jak ty Magda wcześniej, będą negocjować w języku obcym. I w tym momencie też mam kolegę w zespole. Który przyjechał do nas z Litwy i negocjuje w Polsce z polskimi dostawcami w języku angielskim. Także to się zdarza. Także nie, nie można tego wykluczyć, ale to też jest w tym wszystkim bardzo uniwersalne. Podcast o programach rozwojowych również jest, także warto sobie przeklikać y, oczywiście nasze kolejne odcinki. Y, natomiast chciałam was jeszcze zapytać, y, o właśnie ty mówisz tym, y, tych negocjacjach wewnętrznych masz na myśli to, że czasami chcesz wprowadzić polski produkt gdzieś za granicą, czy w ogóle, żeby twój pomysł właśnie mógł zaistnieć, to musisz to przegadać, rozumiem, z kierownictwem, tak? I dlatego mówisz o tych negocjacjach o tych wariantach. Tak, każdy się zdarza. Mhm. Zarówno jak chcemy własne produkty w Polsce rozwijać i szerzej promować, w pewnym momencie może się okazać, że inna jest wizja nadrzędna, strategiczna na skalę całej Europy, no bo jesteśmy europejską firmą, mhm. ponad europejską właściwie w tym momencie, która pewne Doświadczenia z innych krajów ma i chce zastosować wszędzie, bo to dobre praktyki z innych krajów przekładamy też na pozostałe. Jeżeli nasza myśl może nie do końca się wpasowuje w ten kanon, wtedy ważna jest dyskusja. I na końcu my będziemy negocjować wewnętrznie i dyskutować na pewne tematy i dojdziemy na pewno do rozsądnego dla nas wszystkich rozwiązania, ale po to właśnie one są, żeby uświadomić sobie, że pewne wartości z zagranicy warto przynieść do nas, albo nasze też promować na zewnątrz. Zapytałaś o ten język obcy i myślę, że trzeba tutaj wspomnieć, że ta praca wymaga codziennego kontaktu w języku obcym. Mhm. To musi być przynajmniej ten język angielski, oczywiście język niemiecki jest mile widziany. Mhm. Pracujecie stacjonarnie, czy jak to u was wygląda? Bo teraz przypominam sobie, że mówicie o tym, że tylko przez telefon, czyli co, na co dzień w jednym miejscu? Pracujemy na miejscu w jękowicach w naszej centrali, w większości, z tego względu, że musimy być blisko produktu, jeżeli... Kurier przywiezie nam paczkę z nowymi produktami. Tym bardziej, jeżeli one mają krótką datę, to trzeba je otworzyć błyskawicznie i też zdegustować. Jeśli chodzi o te, które mają nieco dłuższe, możemy sobie pozwolić na to, żeby odłożyć ją na następny dzień. Natomiast ta obecność fizyczna jest w pewnym stopniu nieodzowna w naszej pracy. Ale podróżujecie też trochę. Tak, oczywiście. Mhm. Y Powiedziałabym, że większość czasu spędzamy w biurze. Możliwe jest też y kilka dni w miesiącu na pewno w domu. Ale zdarzają nam się wyjazdy do dostawców, wyjazdy na targi, wyjazdy do centrali w Niemczech. Czasami zdarza się, że jest jakiś projekt, który wymaga pojechania do jakiegoś innego kraju w ramach Lidla, czyli polecenia do Hiszpanii czy do Włoch, żeby zobaczyć, mhm. jak oni sobie radzą z pewnymi tematami. Także tych podróży jest całkiem sporo. Starają się Was y, potencjalni dostawcy jakoś y, specjalnie ugościć, powiedzą, że wtedy otwiera się przed nimi kontrakt. Myślę, że tu należy wspomnieć o tym, że w tym wypadku jesteśmy. Bardzo przejrzyści i transparentni. Zawsze jedziemy w szerszym gronie, jesteśmy w kilka osób, także. No nie te o to praktyki, pytam, ale te rozumiem. u nas nie działają, po prostu. Ale to jest, to jest bardzo istotne, o czym mówisz, bo my staramy się każdy asortyment niezależnie ocenić. Także Aha. oczywiście no, złota polska gościnność też, też, też jest, także tego nie sposób odmówić. Natomiast my też mamy taki mocny filtr blokujący wszelkie tak. możliwe. Jesteśmy w tej kwestii bardzo stanowczy i bardzo zasadniczy, Aha. bo zdajemy sobie sprawę z tego, że poczęstowanie czasami, nawet jakimś daniem, to może być danie za 1000 zł, a to może być danie za 20 zł. I no jesteśmy właśnie. w tej kwestii bardzo ostrożni, żeby czasami przypadkiem nikt później nie podejmował decyzji na podstawie sympatii co do jakiegoś dostawcy. To tak, teraz jeszcze taką sondę, ale spotkałaś się z blokadą, więc. Ale to jest dokładnie tak, jak to działa w praktyce. Także. Dokładnie w ten sposób. Także, nawet gdyby była propozycja, my stanowczo odmawiamy. Doszliśmy do tego wątku, dlatego że zastanawiałam się jeszcze, czy jest jakaś osoba, przed którą wy odpowiadacie za swoje obowiązki i przed którą, no, w cudzysłowie, musicie się wykazać, wyspowiadać, prawda? Poza oczywiście tabalkami, które rzecz jasna weryfikują to, jak bardzo dobrze się spisujecie w swojej pracy. Spowiadamy się przed Księdzem w kościele, a jeśli, <noise> chodzi, no wiadomo. <noise> jeśli chodzi o naszych przełożonych, to powiedziałabym, że oni mają rolę taką mocno wspierającą i doradczą. To są osoby z dużo większym doświadczeniem niż my, mhm. które podpowiadają nam, jak do pewnych tematów podejść, co można zrobić lepiej. Natomiast nie traktowałabym tego jako jakiejś kontroli czy nadzoru. No i tak, oczywiście, wiadomo, że mamy przełożonych. Wiesz, to trochę jest też tak, że jest w nas ta współodpowiedzialność za wynik i każdy czuje się odpowiedzialny za to, żeby dowieść to, co zostało obiecane. Czyli no tak, jasne. owszem, wymaga się od nas i my... Spełniamy nasze cele, natomiast robimy to w, takim, w takiej atmosferze, żeby to było na zasadach partnerskiej współpracy z racjonalną argumentacją. Także wyników się oczekuje i my je dowozimy, natomiast to nie jest tak, że musimy przed kimś odpowiadać. Kupiec podejmie decyzję samodzielnie, to jest też okay. bardzo ważne. No ja właśnie, to jest bardzo ważne. A potem ewentualnie jest właśnie podsumowanie tej waszej pracy, więc tylko się jeszcze zastanawiam, jak często, na przykład od momentu, kiedy wpadliście na pomysł, żeby wprowadzić jakiś produkt na półkę, jeszcze na chwilę do tego wątku, zaraz wrócę. Potem on się sprzedaje. No i w pewnym momencie trzeba wiedzieć, jak bardzo to był dobry pomysł. To jak często to się weryfikuje, jak szybko po wprowadzeniu produktu. Na początku codziennie. Mhm, okej. Okay. Patrzymy, jak Czyli rotuje. jest zainteresowanie. Mhm. Szczególnie jeśli jest to jakiś artykuł, w stosunku do którego mamy wysokie oczekiwania, to tym, tym bardziej. Zdarzały się sytuacje, że kilka razy w ciągu dnia na jakichś świeżych artykułach. Mhm żeśmy to weryfikowali. No bo przede wszystkim z naszej perspektywy, jeśli artykuł bardzo mocno się przyjmie, musimy zwiększyć nasze estymacje co do tego ile będziemy go zamawiać. Okay. Więc ta fabryka musi już produkować. Czyli nie tylko trend, który gdzieś tam znaleźliście albo wytworzyliście w swojej głowie jako pomysł, tylko potem jeszcze jak trenduje ten artykuł po prostu w sklepie, to wszystko musi się wydarzyć. Z jakiego artykułu wprowadzonego do Lidla jesteście najbardziej dumni przez was oczywiście? Tak jest pytanko. Ja myślę, że z całej linii artykułów do pieczenia, która została zreformulowana, ona jest na nowo przygotowana. To jest linia artykułów do pieczenia Belbake, która jest widoczna w części naszych sklepów i tak jak mówiłaś, to jest proces. My nadzorujemy ten monitoring aktywności, on nie jest jeszcze dostępny w pełnej dystrybucji. Na ten moment dla mnie to jest taki projekt, który ukończyłem w szerszym zakresie, to znaczy nie jest to jeden produkt czy dwa, ale też więcej. To są i proszki do pieczenia i cukry linowe wanilinowe, niewaniliowe. I ba, tu też znowu, można tak. zapytać, no dobra, ale co może być trudnego w proszku do pieczenia? I otóż udało nam się przygotować takie artykuły, które są w tym momencie odpowiednie dla osób, które są na diecie bezglutenowej. I to znaczy, że nawet w bardzo podstawowym produkcie my możemy trochę naszym konsumentom pomóc. I jak jest to możliwe do pogodzenia z perspektywy biznesowej, ale i prokonsumenckiej, to my jak najbardziej w takich produktach wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. I może to nie jest duża grupa, ale na pewno dla pewnych osób są to bardzo ważne i istotne dla ich codziennego życia. Myślę, że coraz większa, Aspekt. powiększająca się jasne. Super. Magda? Z kolei dla mnie takim konceptem, z którego jestem najbardziej dumna, to jest koncept deski serów Lidla, czyli takiej półki serów eksponowanych w koszach. I Aha. Myślę, że największym wyzwaniem jest to, że. Są Lubię tę to... półeczkę. Bardzo <laughs> dziękuję. Że są to sery z całego świata. I wprowadzając ten koncept, wiedzieliśmy, że będziemy pierwszą siecią dyskontową, która wychodzi z taką premium półką, która stanowi swego rodzaju podróż. Mhm w Polsce. No i to jest myślę fajny pomysł, który też dobrze się przyjął. Trochę czasami szkoda, że musiałam go oddać, zmieniając, wyjeżdżając, a potem zmieniając kategorię. Natomiast niewątpliwie sama jestem też jej konsumentem. Ale testowałaś na początku te sery, wiesz, w ogóle właśnie to wszystko się tam odbywało, to są twoje pomysły, że takie, a nie inne tam się znalazły? Ta półka cały czas żyje i wiele rzeczy się zmieniło. W momencie, kiedy wprowadzałam ją, było tam włoskie pecorino, hiszpański manchego. Szwajcarski Grujer, także takie sery też o. Co wymyśliłaś sobie, to po prostu, czy stwierdziłaś? Zróbmy coś takiego bardziej fancy dla naszych klientów. Wiesz, jaki, jaki był impuls, bo to jest bardzo ciekawe, co wami kieruje często. Zarządzając kategorią, patrzymy na to, czego przede wszystkim nie ma, co można jeszcze zaoferować klientowi. Szukamy tej nowości. Polski rynek bardzo mocno się rozwija, jeśli chodzi o spożywkę. I my szukamy właśnie tego, czego klient jeszcze nie znalazł. Innym takim przykładem będzie burata, którą wprowadzaliśmy 6 lat temu do asortymentu. I ja pamiętam na początku te mieszane odczucia, wysoka cena, krótka, krótki termin przydatności. Czy to się w ogóle ma szansę sprawdzić? No i okazuje się, że burata przeszła do mainstreamu. Teraz takim przykładem świeższym może być pinza. Też ktoś by mógł powiedzieć, przecież pizzę możesz sobie zamówić z pizzerii, ale jednak mam wielu znajomych, którzy w piątkowy wieczór, zamiast zamówić z pizzerii, wolą sobie samemu zrobić z takimi dodatkami, jak chcą pinze w domu. No i proszę bardzo, największe wyzwanie w takim razie, z jakim się spotkaliście, właśnie jeśli chodzi o wprowadzanie produktu? Który produkt był największym wyzwaniem? Największe wyzwanie. To jest ciekawy temat, wiesz. Ja myślę, że negocjacyjnie niektóre produkty y, y, rysują, historia w głowie kupca i to może nie jest kwestia trudności samego produktu, tylko drogi, jaką trzeba było przejść, żeby ono ostatecznie na półce się znalazł. Daj jakiś przykład, Wiesz co, ja może powiem, że największym wyzwaniem dla mnie ostatnio było przejście na nową kategorię i to, to są właśnie świeże jaja i wprowadzenie nowego indeksu, czyli jaj od kury zielono-nóżki, można powiedzieć rasowe mm -hmm. jaja. W tym <laughs> wypadku dla mnie poznanie kategorii to już było wyzwanie, a wprowadzenie i wykreowanie produktu w bardzo krótkim czasie, no bo on jest też świeży, też więcej opakowań zużywamy w krótszym czasie. To była zupełnie inna dynamika rozwoju produktu i wprowadzenia. Ale to jest też bardzo ciekawe, bo jesteśmy w stanie nasze pomysły dość szybko w niektórych kategoriach zaimplementować, mm -hmm. a są powiązane z różnymi trendami. Na przykład y, trend regionalny i mamy na przykład jaja z Mazowsza, i mamy jaja z Przedgórza Sudetów, czyli dla każdego staramy się gdzieś tam wejść do domu jeszcze bardziej, tak trochę. Już bardzo swojsko. Bardzo swojsko. Magda, a twoje największe wyzwanie, jeśli. Myślę, chodzi że o tym największym, największym wyzwaniem była ta deska serów, dlatego okay. że. Dlatego też jestem z niej dumna, ponieważ to nie był taki prosty proces, żeby skoordynować kwestie estymacji ilościowych. Co do tego, ile klienci będą kupować tych serów z ich przepakowaniem, ponieważ to są sery cięte z kręgu, bardzo często, które później są pakowane, więc jakby mają dwa terminy przydatności: ten w kręgu i ten później po przepakowaniu. Dodatkowo kwestia etykiet, deklaracji, tego, że jest to artykuł zmiennowagowy, że jest inaczej eksponowany w sklepie, bo są te kosze wyklinowe. Ten cały koncept był dużym projektem, takim, na które trzeba było spojrzeć z bardzo wielu stron. No, jak sobie próbuję wyobrazić ilość procesów, żeby faktycznie do tego mogło dojść, to, to na pewno imponuje. Podobnie jak jaja. Ja. <laughs> Tak, tak. To Słuchajcie... Wokół tego tematu jest wiele żarów. Ja Trzeba wiem, że bardzo to uważać jest... na słowa. Nie, nie. Znaczy, bo... Generalnie bo wiesz, powiem wam że Anegdota. Wczoraj przyszła do mnie koleżanka z zespołu i pyta, czy już zdążyłem poświęcić swój czas na herbatę. ja mówię, wiesz co, siedzę teraz z głową w jajach i, I nie mogę. <śmiech> <śmiech> I potem pięknie. patrzę, jak daje mi a ona i... Są takie chwile, <laughs> dla których warto zostać kupcem. To jest jedna z nich, ale w ogóle powiedzcie, dlaczego warto zostać kupcem. Ja myślę, że największą satysfakcję ma się wtedy, kiedy idzie się do sklepu i widać, że te pomysły, które mamy, y, są realizowane. Mhm. Myślę, że taka sprawczość naszej roli to jest ten argument, dla którego przede wszystkim warto być kupcem. A jakie cechy musi mieć kupiec? Kupiec musi być wszechstronnie uzdolniony i bardzo różnorodny. Elastyczny i gotowy do działania w każdym momencie, nawet jak sobie nie zaplanował, że dzisiaj poświęci czas na to, a nie na inną rzecz. Także tutaj bardzo duża dynamika Dobra, pracy. Elastyczność to raz. Wykształcenie wyższe, na pewno. zdecydowanie. Znajomość języka niemieckiego, to już zdążyliśmy sobie o tym porozmawiać troszeczkę Jednego dzisiaj. z Jest na plus. Jest niemieckiego na plus. lub angielskiego. Dobrze. Doświadczenie zawodowe? Nie jest konieczna. Bardziej ta osobowość. Ja bym powiedziała, że kupiec to musi być osoba, która będzie potrafiła odnaleźć się w takim dynamicznym środowisku pracy, gdzie nie wszystko może sobie zaplanować. To musi być osoba, która jest mocno zorganizowana, ale zarazem kreatywna, trochę analityczna. Mhm. Ma przede wszystkim grubą skórę. Wyobraźmy sobie, że to są negocjacje, w których rozmawiamy z doświadczonymi producentami, mhm. wchodząc w świeży temat dla nas nową kategorię i negocjujemy milionowe kontrakty. Więc ta gruba skóra i taka trzeciość umysłu są tutaj szalenie istotne. Czyli wyobraźnia musi działać, ale na wodzy. Dokładnie. Jak najbardziej. Umiejętność analizowania danych to jest chyba coś absolutnie niezbędnego, tak z tego, co tutaj już wywnioskowałam. Tak, musimy wyciągać racjonalne wnioski. Techniki negocjacyjne, ale przede wszystkim jeśli chodzi o szukanie logicznych argumentów, bo większość odbywa się przez telefon, jak się okazuje. <grych> I co? Samodzielność Pewnie również co, no, bo sami Umiejętność podejmowania decyzji. Tak. Tak. Tutaj też, podejmuje się bardzo mieć. dużo. Mhm. E, tej pewności siebie człowiek trochę się, jakby trochę ją nabywa. Mhm. Ucząc się tego zawodu, też każdy, kto przyjdzie, jest przeszkolony. To znaczy, ma kilka takich miesięcy wdrożeniowych, gdzie pod okiem osoby, która ją wdraża, uczy się tego zawodu. Mhm. Nie jest raczej tak, że przychodzi i od razu na świeże dostaje jakiś kontrakt do wynegocjowania. Natomiast e, niewątpliwie pewność siebie pomaga. Filip, powiedziałeś już, odpowiedziałeś już na moje pytanie o anegdotę albo coś, co Cię zaskoczyło w momencie, kiedy zacząłeś wykonywać ten zawód kupca? Mam na myśli ten y, tekst a propos tego, w czym właśnie masz głowę. Ale <gryw> idźmy jeszcze do tego. Y, jakaś historia, która was najbardziej zaskoczyła, właśnie była największą ciekawostką w ciągu tej całej waszej pracy, albo właśnie była taka anegdotyczna? Ja myślę, że niespodzianki niesie nam życie i nikt nie przewidział ani COVID-u. Magda nie zdradzi szczegółów, <gryw> gdzie tymczasem coś się zaskoczyło. No. No, nawet największym zaskoczeniem była dla mnie, myślę, wojna. Na Ukrainie, w Ukrainie, dlatego że dostałam kategorię, którymi się zajmuję właśnie w dniu wybuchu tej wojny i nie sądziłam, jak wiele implikacji ona może faktycznie wnieść do takiego naszego codziennego życia. Zarówno takie zakupy pomocowe, które robiliśmy, jak i zakupy takie do domu, żeby jednak trochę sobie ten zapas zgromadzić. One, to, co się dzieje teraz za naszą granicą, powoduje szereg implikacji, które widzimy do dzisiaj. Protesty rolnicze, masowe wykupy cukru ze sklepów w zeszłym roku, z którymi mieliśmy do czynienia. Cały czas na rynku tych produktów rolno-spożywczych dzieje się bardzo dużo i czasami przychodzę do pracy i zastanawiam się, co tu się dzisiaj wydarzy. Filip, to jest jeszcze? Wiesz, czasem to jest tak, że nie spodziewamy się pewnych rzeczy i nikt nie spodziewał się większych wydarzeń takie jak pandemia czy wybuch wojny, ale one mają realny wpływ na naszą pracę i to by się wydawać mogło czasem odległe, może wydarzenia, o których mówimy nie są, nie dzieją się w w Polsce w tym momencie jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. Natomiast jeśli chodzi o pandemię dotknęła wszystkich, ale blokada kanału sueskiego to są opóźnione dostawy dla nas. Jeżeli coś idzie z Afryki, a niektóre y, produkty idą na przykład herbata czarna Lord Nelson y, ma swoje pochodzenie w Kenii to musi jakoś do nas dotrzeć i teraz każda blokada czy ataki piratów nawet mieliśmy taką sytuację, że wiedzieliśmy, że są w tym momencie ataki na statki handlowe i one muszą okrążać Afrykę, więc dla nas każdy dzień jest naprawdę Jedną anegdotą, ale dzieje się tyle, że nie sposób wszystkiego powiedzieć w tym momencie. Ale dziękuję, że chociaż spróbowaliście o tym dzisiaj nam opowiedzieć. Jak widzicie, zawód kupca może być absolutnie fascynujący. Zaczęliśmy od wytwórców jogurtów, a skończyliśmy na atakach piratów. Więc dokąd Was może życie zaprowadzić? Na pewno, jeśli chodzi o ten zawód, to na stronę kariera.lidl.pl i do naszych kolejnych odcinków, na które Was gorąco zapraszam. A wam, Magda Filip, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki.